Witam wszystkich serdecznie. Andrzej Pasieka pod gruszą. Przywiozłem pszczółki do lasu. Część z przydomowej pasieki. Oblatują się. Widać, tu z tyłu jest już gryka. Zaczęła kwitnąć. Znaczy pierwsze kwiaty takie. Dużo motyli. Na razie pszczół nie widziałem. No i pszczółka otworzona. Oblatuje się. Nowe miejsce, lipa. Skończyła chyba nektarować, bo sucho jest strasznie. Zapowiadają upały. Tu w lasku będzie trochę cienia, także będzie pewnie lepiej. Te co były, przywiozłem też uliki swoje weselne, gdzie ma matki. A co do tej rójki, która mi uciekła, nakręciłem film, ale niestety coś tam techniczne błędy wyszły. Wróciła z powrotem, bo matka była w izolatorze. Więc nie uciekła ta rójka. Wszystkim matkom popodcinałem skrzydełka. I myślę, że już więcej nie zrobią mi takiego pokazu. Dobra. Jeszcze pójdziemy zobaczyć tą grykę. Motylek. O. Pszczółki nie widać na niej. Fajnie biało. Żeby popadało. Będzie nektarować na pewno. W tamtym roku też tu była gryka. W tym miejscu, co teraz pokazuję, zawsze trochę tak było chłodniej, rosy trochę i było więcej tych pszczół z tej strony niż po drugiej stronie tego lasku. Wejdziemy. No ciekawe. We wtorek ma padać prawdopodobnie, także jakaś burza, także troszkę żeby podlało, troszkę będzie nektarować, bo jest bardzo sucho. Dobra. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki za komentarze, za łapki i powodzenia wszystkim życzę.